Dlatego Meghan Markle i księdza Harry Windsorów chciałaby cudzołące. Meghan Markle i księdza Harry 8 stycznia 2020 roku oficjalnie ogłosili, że rezygnuje z królewskich obowiązków i przywilejów. Chociaż to drugi przyszło im dużo trudniej i wyprowadzają się za ocean. Powody tej dramatycznej decyzji ujawnili rok później, w wywiadzie udzielonym gwieździe amerykańskiej telewizji. A prywatnie ich sąsiadce na zamkniętym osiedlu w Montecito, Oprah Winfrey. Jak wyznał księdza Harry, medialna nagonka, której ofiara padła po ślubie jego żona, coraz bardziej zaczęła mu przypominać traumę, która przeżyła jego mama, księżna Diana. A która doprowadziła do jej depresji, zaburzeń odwiania, a konsekwencji do tragicznej śmierci w paryskim tunelu Alma. Po tym wywiadzie skojarzenia z królem Edwardem VI, który w grudniu 1936 roku abdykował z powodu niemożności poślubienia miłości jego życia. Wallis Simpson, przybrali wśród Brytyjczyków na sile. Jak się z czasem okazało, to był dopiero początek. Po śmierci królowej Elżbiety II księżeca para wytoczyła najcięższe dziala. W grudniu Netflix wyemitował 6-odcinkowy serial Harry i Meghan, w którym księdza Harry oskarżał swoich bliskich o hipokryzję, klamstwa i toksyczny związek z brytyjskimi mediami. Dziennikarze i rywanzu dopatrzyli się w serialu szeregu przeklamań i manipulacji. Na przykład w scenie, gdzie występuje tłum fotoreporterów, rzekomo ścigających księżeca parę. A w rzeczywistości zaproszonych na premierę drugiej części filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci, która odbyła się 5 lat przed pierwszym spotkaniem Meghan i Harry'ego. Kiedy zaś pokazano scenę, w której księdza Harry, krótko po wywiadzie dla Oprah Winfrey, rzekomo otrzymuje SMS-a od brata i stroi nad nimi miny, zali się z niej narzeka na Williama. Ale samej wiadomości nie pokazuje, pojawiły się podejrzenia, że serial Harry i Meghan zawiera przekaz skonstruowany specjalnie pod amerykańską publiczność. Jak wynika z serialu, księdza William nie był jedyna osoba, która zareagowała na wywiad. Jak twierdziła Meghan, wiadomość przysłała także Beyoncé. W serialu podekscytowana księżna Sussex opowiadała mezowi: wciąż nie mogę uwierzyć, że ona wie, kim jestem. Napisała, że chce, abym czuła się bezpieczna i chroniona. Podziwia i szanuje moja odwagę i wrażliwość. Uważa, że zostałam wybrana, aby przełamać wielopokoleniowe klatwy, którym wymagają wyleczenia. Jak twierdzi w wywiadzie dla Fox News Valentina Love, autorka książki o brytyjskiej rodzinie królewskiej Courtiers, Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor, Dworzanie, Intrygi, ambicje i wpływowi gracze w cieniu rodu Windsorów, nic dziwnego, że Meghan tak entuzjastycznie zareagowała na wiadomość od Beyoncé. Od dawna uważa ją za swoją idolkę, mało tego, chciała zbudować podobną pozycję na królewskim dworze, jak Beyoncé w show biznesie. Księżna zawsze była mniej zainteresowana przecinaniem wstek, otwieraniem szpitali i robieniem wszystkich, szczerze mówiąc, nudnych rzeczy. Rzeczy, które często muszą robić członkowie rodziny królewskiej, za to pragnęła sławy. Chciała uwielbienia. Myślała, że zostanie Beyoncé w Wielkiej Brytanii. No więc już wiadomo, że to się raczej nie udało. Ale nic straconego, jeszcze może zostać Wallis Simpson. Z Wielkiej Brytanii.